przyjemnością uczestniczę w zjeździe Podlaskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zostały wybrane nowe, stare władze, ponieważ zarówno przewodniczącym jest w dalszym ciągu Krzysztof Zaremba, jak i sekretarzem jest mój kolega Wojda. Cieszę się, ponieważ Sojusz dobrze pracuje w województwie podlaskim, ma wyniki wyborcze lepsze niż średnio w kraju, a jeszcze kilka lat temu miał trzykrotnie gorsze. Widać tutaj wyraźnie tę organiczną pracę Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jego członków. Jest ich teraz mniej, ale są zwarci i gotowi wygrywać wybory. To najważniejsze. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma w tej chwili notowania takie, jakie miał LID przed rozpadem. To dowodzi, że jesteśmy najsilniejszym ogniwem lewicy i będzie przed nami duża przyszłość. Wygramy wybory. Musimy w tym celu pracować i przedstawić Polakom taką wizję Polski, która ich porwie. To jest wizja państwa socjalnego, przyjaznego dla obywateli, państwa świeckiego, demokratycznego. Musimy dbać o zdrowie, o prawa kobiet, o bezpieczeństwo i o to, abyśmy żyli w państwie neutralnym światopoglądowo, aby wszyscy obywatele, bez względu na narodowość, bez względu na swoją wiarę, czuli się w Polsce dobrze. Polska jest ojczyzną wszystkich Polaków. Wyraźnie to widać właśnie w Podlaskiem, gdzie jest konglomerat różnych kultur i różnych wyznań. Podlaskie może być tutaj wzorem dla całej Polski. A czy widzi Pani szansę zjednoczenia polskiej lewicy? Nie ma innego wyjścia. Polska lewica musi się zjednoczyć, ale to nie musi być oczywiście jedna partia. Najważniejsze jest to, aby wystawiać wspólne listy wyborcze. Polacy, którzy są w większości lewicowi, nie mogą mieć dylematów, na którą listę oddać głos. Lista powinna być jedna, Polacy powinni głosować na swoich lewicowych przedstawicieli, dlatego nasz klub, Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sejmie, ma nazwę Lewica. To jest zaproszenie dla wszystkich.